Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. Pozdrawiamy i dziękujemy, że chciało się Państwu... W czwartek 15 lutego w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Cezary Przybylski podsumował 10 lat pracy na rzecz Dolnego Śląska jako marszałek województwa dolnośląskiego. To była też kontynuacja w niektórych dziedzinach tego, co robił samorząd województwa wcześniej. Na pewno ogromna satysfakcja z tego, co dzieje się na kolei, tak? Bo to te 300 odcinków, z tego już połowa w trakcie albo wykonana, albo w trakcie rewitalizacji. To są kwestie związane ze służbą zdrowia, bo często mówimy o tej sztandarowej inwestycji wartej ponad miliard złotych, ale przecież w międzyczasie szły ogromne pieniądze na inwestycje, na wsparcie szpitali naszych wojewódzkich we Wrocławiu, w Legnicy, Jeleniej Górze czy w Wałbrzychu. To jest kwestia również ochrony środowiska, to jest kwestia naszych uchwał antysmogowych, kwestia wsparcia samorządów gminnych w wymianie kopciuchów. Ogromną wartością jest to, że potrafiliśmy, a to przecież nie tylko zależy ode mnie, nie tylko zależy od samorządu województwa, współpraca między nauką, biznesem i samorządem, a więc rozumienie swoich wzajemnych potrzeb, swojej misji, jaka jest do spełnienia. Ja to często powtarzam, że wszyscy powinniśmy, a jestem przekonany, że jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy na Dolnym Śląsku, że jesteśmy Dolnoślązakami. W tej kadencji nie dostrzegłem jakichś większych burz ani ich kłótni, więc mogę powiedzieć, że marszałek jest osobą koncyliacyjną i udaje mu się znajdować zawsze ten kompromis i zrozumienie. Ja pracuję z panem marszałkiem już prawie 5 lat i naprawdę muszę przyznać, że pan marszałek jest bardzo ciepłą osobą, bardzo profesjonalną, bardzo kulturalną, tak jak było powiedziane, naprawdę podaje zawsze rękę, otwiera drzwi i tak jak też było wspomniane i myślę wiele osób może powiedzieć, że pan marszałek naprawdę łączy ludzi, łączy nas wszystkich, łączy cały Dolny Śląsk, także szczerze naprawdę muszę powiedzieć, że to jest znakomita współpraca. Na pewno takimi spektakularnymi inwestycjami, ale koniecznymi jest budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Transplantacji Komórkowych. Ponad miliard złotych, z tego dotacja z budżetu państwa 550 milionów złotych wynegocjowana. Jestem głęboko przekonany o tym, że ta kwota zostanie utrzymana przez obecną koalicję. To jest kwestia przejęcia 300 kilometrów szlaków kolejowych, nieczynnych szlaków kolejowych, rewitalizacja tych linii i ich uruchomienie. To jest 20 odcinków. Z tego połowa już jest albo zrealizowana, albo w trakcie realizacji. Więc naprawdę krótki okres czasu, bo samo przejmowanie tych odcinków trochę trwało. Jest to najdłużej, że tak powiem, panujący marszałek na Dolnym Śląsku, także jak najbardziej gratulacje. Mnóstwo inwestycji, mnóstwo dobrych słów, ciepłych słów od samorządowców, od współpracowników. Także jak najbardziej gratulacje i dziękujemy, panie marszałku. Jestem pełen optymizmu, pełen wiary w to, że jest jeszcze możliwość i potrzeba wręcz dalszego rozwoju Dolnego Śląska, przynajmniej utrzymania tempa rozwoju. Przypominamy, że na ten rok regionalne władze zaplanowały rekordowy, sięgający 3 miliardów złotych budżet, który pozwoli zrealizować kolejne inwestycje z myślą o mieszkańcach regionu. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.